Ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadymiarze, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella pojawił się nowy Brawl Talk. Zmian do gry zostało dodanych naprawdę sporo, więc radzę wam wszystkim usiąść wygodnie w fotelu i posłuchać, co mam dla was do przekazania. Na samym początku, żeby nikt nie przegapił, info o świątecznym konkursie. Jest szansa na zdobycie przedpremierowo mikołajkowego skina do Stew. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zatrzymanie filmu, kliknięcie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzenie, że masz zainstalowane Brawl Stars. Jeżeli już to zrobiłeś, w komentarzu napisz hashtag SantaStew. Wyniki konkursu od razu ogłoszę, jak Supercell wręczy mi koziki, które będę mógł wam wysłać, a wy je wpiszecie sobie do przeglądarki i dzięki temu odblokujecie nowego skina. Na samym początku życzę wam wszystkim wszystkiego zadymiarskiego oraz Supercellowi wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Za kilka dni Brawl Stars skończy 5 lat. Skoro już mowa o świętach Brawl Stars, pierwszy z trzech nowych zadymiarzy zostanie udostępniony już 14 grudnia, totalnie za darmo. Więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jak nie możecie się doczekać nowego, darmowego zadymiarza. I będzie on dostępny z kalendarza świątecznego Brawl Stars. Dołączy on do trio Brawlywood wraz z Lolą i Grejem. Miko jest pierwszym z trzech nowych zadymiarzy. Uważa się za największego reżysera i aktora branży filmowej. A tak naprawdę w rzeczywistości trzyma mikrofon na kiju. Miko to pierwszy zadymiarz, którego główny atak zawiera skok. W powietrzu jest nietykalny, a obrażenia zadaje podczas lądowania. Potrafi przeskakiwać ściany, dziury, a nawet pociski. Za to ma niestety mało punktów życia i niewielką szybkość przeładowywania. Co jest za coś? Przy super ataku wzbija się w powietrze, a gracz, który nim kontroluje, wybiera miejsce lądowania. Ale docelowe miejsce jest też widoczne dla przeciwników. Więc albo uda komuś się uciec, albo niestety dostanie małpą w łeb. W nowej aktualizacji Miko otrzyma aż 3 przebrania. Ciasteczkowy Miko nadaje mu nieco bardziej wyrafinowany wygląd, a la Quentin Tarantino. Drugie przebranie to zrzędliwy Miko, małpa z piekła rodem, która chce zniszczyć magię ducha świąt w Brawl Stars. Trzecie przebranie pojawi się w lutym, ale spokojnie, o tym porozmawiamy za chwilę. Przebrania na święta w Brawl Stars powrócą, a mroczne zimowe opowieści będą w tym sezonie dostępne ze zniżką. Do gry zostaną też wprowadzone nowe przebrania na święta w Brawl Stars. Święty Mikołaj Stew, którego możecie zgarnąć wpisując kod Farel do sklepu, dba o szybką dostawę prezentów, ale nie daje gwarancji, że dotrą w nienaruszonym stanie. Ale tym, który na pewno dotrze, jest mroczny anioł Colt. Jest to najnowsze przebranie z programu Supercell Make. A teraz uwaga, mroczny anioł Colt będzie dostępny za darmo dla każdego w nowym kalendarzu adwentowym Brawl Stars, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę dla Supercella, ponieważ ten skin jest najlepszym skinem do Colta. Tylko pamiętajcie, jedyny warunek jest taki, trzeba odebrać codziennie wszystkie nagrody w grze Brawl Stars. Skoro mowa o naszym tradycyjnym kalendarzu świątecznym Brawl Stars, w tym roku będziemy mieli nieco lepsze opakowanie. Jak i w latach poprzednich, wszystko będzie codziennie dostępne w sklepie. Miko i Mroczny Anioł Colt są częścią kalendarza, który rozpocznie się w dniu aktualizacji. Najpewniej 12 grudnia. A 12 grudnia... tuż za pasem. Do gry powraca moje ulubione wydarzenie, czyli wydarzenie Hyper Doładowania. Ukończ misję wydarzenia, a otrzymasz darmowe, losowe Hyper Doładowanie. Zadymiarze, którzy otrzymują Hyper Doładowanie w tej aktualizacji to Leon. Pozostaje niewidzialny, nawet gdy atakuje, w super ataku z Hyper Doładowaniem. Czyli Leon teraz będzie najlepszą postacią w grze. Z pewnością dla was nagram z tego odcinek. Kieł, jego hyper doładowany super atak przechodzi nawet przez ściany i pozostawia oczywiście za sobą popcorn. Edgar podczas hyper doładowania szybciej przeładowywuje i doładowuje super atak. Dynamite jest totalnym kotem. Po eksplozji super ataku wokół niego wybucha mnóstwo dynamitów. Nie da rady przed tym uciec. Kruk i jego noże zyskują moc przebijania i powrotu po ataku. Miko także zostanie hyper doładowany. Gdy już wyląduje z super atakiem, ogłusza zadymiarzy wokół. I sam osobiście uważam, że to jest najsłabsze hyper doładowanie. W grudniu zostanie też dodany jeden z najbardziej wyczekiwanych trybów gry przez wielu graczy, czyli 5 kontra 5. Wszystkie mapy w tym trybie są większe i będą dostępne jako wydarzenia weekendowe przez cały cykl aktualizacji. Zacznijmy od zadymy. W zadymie 5 na 5 gra tym razem się bokiem, a bramka jest nieco większa. Mogłoby się wydawać, że łatwiej jest zdobyć punkt, ale pamiętajmy, że powstrzymywać was będzie więcej obrońców. Rozgrywka w batalii 5 na 5 wygląda dosyć podobnie. Różnica to większa mapa i więcej eliminacji potrzebnych do zwycięstwa. Zbiora klejnotów 5 na 5 będą teraz mapy z dwoma punktami odradzania klejnotów.
Więc moi kochani, od teraz Brawl Stars gramy od lewej do prawej i od prawej do lewej, czyli w poziomie. Porąbane. Dajcie znać w komentarzu, który z tych trybów według was będzie najlepszy. No to teraz przejdźmy do stycznia. W styczniu do gry przybywa totalnie nowy zadymiarz, a w dodatku klasy legendarnej. Będzie nim Kit, zadymiarz kot. Kit na co dzień ostrzy pazurki w parku Star Toon Studio i zagrał liczne kocie role w wielu kreskówkach. Toma i Jerego, kota Sylwestra i kota Filemona. Stał się dzięki temu istnym celebrytą, ale bycie zaledwie kreskówkowym kotem nie zadowala go. Kit używa swoich pazurków ataku głównym i ma niewielki zasięg. Coś takiego jak El Primo oraz Rosa. Ale za to jest bardzo szybki. Podczas super ataku skacze zarówno na sojuszników, jak i na wrogów. Jeżeli Kit wskoczy na sojusznika, leczy go, a także siebie. A jego główny atak się zmienia i staje się miotaczem. Jeśli Kit spadnie na wroga, trzyma się go i przez pewien czas go drapie. Gdy Kit jest przyczepiony do wroga, jest niewrażliwy na ataki i trzeba albo wyeliminować tego, na kim siedzi, albo poczekać, aż zeskoczy. Super atak Kita ładuje się automatycznie. Kit otrzyma także nowe przebranie za 29 klejnotów zainspirowane twórczością fanowską. Nazywa się on Westernowy Kit. W lutym Kit także otrzyma nowe przebranie, ale o tym również za chwilkę. Kit jest pierwszym legendarnym zadymiarzem wsparcia i będzie dostępny w specjalnej ofercie wczesnego dostępu. Tydzień przed rozpoczęciem sezonu Star Toon. Potem zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas rozpoczęcia sezonu Star Toon 4 stycznia 2024 roku. Porozmawiajmy teraz sobie o przebraniach Star Toon. Każde z przebrań będzie inspirowane innym stylem kreskówek i będzie wyglądać zupełnie inaczej niż inne przebrania. Pokażemy zainspirowanym japońskim stylem anime Pinku Pawle LED, pracującą jako kelnerka w lokalnej herbaciarni. Jest to też przebranie dostępne w karnecie zadymiarskim na jego koniec. Są dwie wersje kolorystyczne przebrania z karnetu zadymiarskiego plus. To Midori Pawlet i Kiro Pawlette. Finałowy boss Riko będzie przebraniem z Ligi Mocy. Jest inspirowany starymi kreskówkami z lat 40. Spike również dostanie nowego skina inspirowanego kreskówką. Jest to postać 2D w świecie 3D. I coś mi się wydaje, że to jest czwarta siostra Bójki, Bajki i Brawurki. Co nie? Spike będzie kosztował aż 299 klejnotów wraz w komplecie z pakietem legendarnego przebrania, zawierającym efektowną animację eliminacji i zestawą uroczych odznak. Ja jako fan atomówek będę zmuszony niestety kupić tego skina. Trudno. Teraz sobie omówmy nowy karnet zadymiarski plus. Nowy karnet zadymiarski plus będzie dostępny wyłącznie jako zakup w aplikacji, więc nie będziemy mogli kupić go niestety za klejnoty. Ale nie osłabi to postępu w bezpłatnej rozgrywce, ponieważ odpowiednio wzmacniamy postęp w karnecie, więc zyskujesz praktycznie tyle samo, co korzystając z klejnotów, aby kupić karnet każdego miesiąca. Płatna ścieżka została również znacznie wzmocniona, więc zyskujesz nawet więcej korzyści przy zakupie. Obecnie każdy karnet zawiera przebranie ostatniej klasy, a karnet zadymiarski będzie co miesiąc, więc zawsze będzie coś nowego. Nagroda na koniec karnetu zadymiarskiego została zmieniona na stardropy, a jego koszt został dostosowany. W karnecie nie będzie już chromatycznych zadymiarzy, ale będzie można w zamian odblokować dowolnego zadymiarza epickiej rzadkości lub otrzymasz mnóstwo kredytów. Przebrania w karnecie pozostają. Żetony staną się punktami doświadczenia. To nie tylko zmiana wyglądu i nazwy. Karnet daje również pewne dodatkowe korzyści, takie jak zdobywanie większej liczby punktów doświadczenia, wykonując dzienne misje. Jeśli kupisz karnet zadymiarski, możesz go ulepszyć do karnetu zadymiarskiego plus, zyskując wszystkie dodatki. Dwa kolory przebrania z karnetu zadymiarskiego sezonu, wyjątkowy tytuł gracza i mnóstwo innych korzyści. Pamiętaj też, że możesz teraz wykorzystywać klejnoty na coś innego. Na przykład na przebrania mityczne, postępy lub coś, co można kupić za klejnoty. Warto też podkreślić, że można już odbierać i przechowywać przebrania zadymiarzy, których się nie ma. Dostęp do nich można uzyskać z poziomu katalogu. Pierwszy miesięczny sezon karnetu zadymiarskiego rozpoczyna się 4 stycznia, zaraz po zakończeniu sezonu Dziwny Cyrk. Tego w Brawl Stars jeszcze nie było, żeby z jednego zadymiarza robiło się dwóch. Larry and Laurie, tak się nazywają nowi zadymiarze. Są oni strażnikami parku Star i wykazują klasyczną dynamikę dobry bot, zły bot. Dołączają do trios RT, aby pomóc mu w utrzymaniu porządku w parku Star. Larry jest dobrym botem. Rzuca biletami, które zadają obrażenia obszarowe i wybuchają dwukrotnie. Czyli taki dynamite na koksie. Podczas super ataku Larry wzywa swojego brata Lauriego i wrzuca go na arenę.
Czyli będziemy mieli teraz już drugą postać, która respi drugą postać. Mamy Nitę, która respi niedźwiedzia, a teraz mamy Larry'ego, który respi Lorego. Kiedy Larry wezwie Lorego, Lori podąża wtedy za najbliższym celem i strzela do niego ogniem pasywnym. Larry and Lori otrzymują przebrania za 29 klejnotów o nazwie kontrolerzy. Dani tutaj wspomina, że jeżeli łapiemy ten kalambur, no to możemy sobie pogratulować. Ja chyba rozwiązałem ten kalambur i chodzi tutaj o to, że konsoli Nintendo Switch, jeden kontroler jest czerwony, drugi niebieski i można je razem połączyć i rozdzielić. Chyba o to chodzi. Zadymiarze zostaną zaprezentowani tydzień przed sezonem Smocza Jama, który zacznie się już w lutym. Drugi miesięczny karnet zadymiarski będzie inspirowany księżycowym nowym rokiem. Nowy sezon nosi nazwę Smocza Jama. Miko otrzymuje legendarne przebranie o nazwie Wukong Miko i staje się najpotężniejszym i najfajniejszym małpim królem. Przebraniem sezonu Smocza Jama będzie Boxer Kit. Jeśli kupisz karnet zadymiarski plus, otrzymasz też wersje kolorystyczne. Boxer Kit Złota Łapa oraz Boxer Kit Mroczna Łapa. Dla 8-bitowca wirusa mamy kurację za 299 klejnotów, obejmującą spersonalizowane efekty wizualne i inne przedmioty kosmetyczne. Ja tego skina mam, więc będę mógł sobie coś tam delikatnie dokupić. W zestawie dołączą także nowe warianty kolorystyczne o nazwie antywirusowy 8-bitowiec. Będzie też dodatkowe przebranie w nowym wariancie kolorystycznym. Morderczy Kieł to wariant przebrania Wściekły Kieł. W grze będzie dostępnych dużo więcej przebrań, które nie będą związane z żadnym z dwóch sezonów. Wygrywający Otis albo Win Otis dla uczczenia zdobycia Mistrzostwa Świata w Brawl Stars 2023 przez ekipę Zeta Division. Polacy wygrali Mistrzostwa Świata. Gratuluję wam, ziomeczki, jesteście przekotami. Niosąca flagę Piper, przebranie karnawałowe w stylu brazylijskim. Laleczka Jessie, urocze przebranie za 29 klejnotów na brawlentynki. El rozgrywający, to coś dla kibiców futbolu amerykańskiego. Szkoda, że mieszkamy w Polsce, nie ma nic dla siatkarzy. Monitorowany Poco, jedno z pierwszych przebrań nawiązujących do korzeni zadymiarzy. Czerwony i niebieski Cool Frank, to przebranie z oferty specjalnej. Będzie dostępne tylko i wyłącznie w sklepie Supercell. Niestety nie znamy jeszcze daty jego premiery. Do gry zostaje dodana nowość, czyli Win Strike, czyli ilość wygranych z rzędu. Dzięki temu, że będziemy wygrywali ilość wygranych z rzędu, będziemy otrzymywali lepsze nagrody. Proste. Do gry zostaje też dodany nowy gadżet mityczny dla Mortisa. Model Shelly zostaje przerobiony na lepszy. Shelly otrzymała pasek, bandaż na ręku, nowe buty, wzorek na bandamie, guziki, usunięty został plasterek na poliku i jej broń ma teraz grawer na rękojeści. Dropy Star zostaną teraz dodane do Alei Pucharków oraz nareszcie będziemy mogli udostępniać powtórki w klubie. Jeżeli obejrzałeś film do samego końca, napisz w komentarzu hashtag SantaStew, kliknij pierwszy link w opisie, aby wziąć udział w konkursie. To nic nie kosztuje, a być może to właśnie ty zgarniesz kozackiego skina. Dziękuję wam dzisiaj wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się gdzie? Na polu bitwy Brawl Stars. Trzymajcie się, hej!